tutaj naszym zamiarem było raczej zachowanie, podkreślenie i mało tego, powrót do czystej formy, którą reprezentował budynek po swoim powstaniu, bo należy pamiętać, że on został w sposób mniej lub bardziej delikatny, modernizowany od tego 1967 roku, kiedy zaczął funkcjonować. Ważne było również wyprowadzenie, że tak wyrażę, tych funkcji takich dodatkowych typu jakaś gastronomia, jakaś księgarnia. Parter, fasada parteru została wycofana, została przywrócona do swojej linii pierwotnej właśnie z lat 60., kiedy słupy z piętra schodziły do parteru i one były w fasadzie na zewnątrz budynku. Bo takie było zamierzenie, tak to odczytywaliśmy, że to ma być właśnie to takie bardzo przejrzyste, szerokie otwarcie na zabudowę historyczną.